Obecnie w roku 2021 gmina realizuje 3 duże inwestycje drogowe. Pierwszą z nich, na której obecnie tu jesteśmy, jest przebudowa ulic Żwirowej i Akwarelowej. Jest to odcinek drogi ponad 1,5 km. W miejsce istniejących płyt, które tu leżały, powstanie jezdnia asfaltowa, chodnik dla pieszych i, co bardzo istotne, trasa rowerowa. Budowa jest obecnie zaawansowana w około 50%. Koszt całkowity to ponad 7,5 miliona, natomiast 4,5 miliona gmina uzyskała dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, także budujemy tą drogę tylko za 40% wkładu własnego. Zakończenie budowy planowane jest jesienią tego roku. Drugą ważną i dużą inwestycją drogową gminy jest przebudowa ulicy Marylskiego. Koszt tej przebudowy to około 6 milionów, długość drogi 1,7 km. Na tą inwestycję gmina także pozyskała dotację w wysokości 60%, czyli około 3,8 miliona. Budowa rozpoczęła się na początku tego roku, planowane zakończenie jest w listopadzie 2021 roku. Częściowo droga zostanie zmodernizowana. Na całej długości natomiast powstanie nowy chodnik i nowa ścieżka rowerowa. Bardzo ważną częścią tej inwestycji jest budowa nowego skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscu połączenia ulicy Marylskiego i drogi powiatowej ulicy Mazowieckiej. Na pewno usprawni to płynność ruchu w tym rejonie. Trzecią bardzo ważną inwestycją gminy Grodzisk Mazowiecki jest budowa nowego przebiegu drogi gminnej od ulicy Akacjowej do skrzyżowania z ulicą Daleką w rejonie Szpitala Zachodniego i nowo budowanego Urzędu Skarbowego. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jesienią tego roku, natomiast wykonawca będzie miał około 12 miesięcy na wybudowanie, także zakończymy budowę jesienią 2022 roku. Na tą inwestycję także gmina Grodzisk Mazowiecki uzyskała dofinansowanie w wysokości 50%. Łączna długość tej inwestycji to około 1,2 km. W zakres wchodzi budowa nowej jezdni, chodnika i trasy rowerowej. Bardzo istotnym elementem budowy wszystkich tych dróg jest uzupełnienie sieci drogowej nie tylko o nowe nawierzchnie, ale także nowe trasy rowerowe, które z pewnością uzupełnią istniejącą sieć tras rowerowych na terenie gminy Grodzisk. Modernizacja ulic Jesionowej, Buczynowej i Klonowej w Grodzisku Mazowieckim polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w postaci kostki brukowej oraz odwodnienia drogi. Generalnym wykonawcą jest firma Pacholczyk, która realizuje inwestycje z terminem umownym do 12 stycznia 2022 roku. Jednakże wykonawca deklaruje, że inwestycja powinna zakończyć się wcześniej, już na przełomie 3-4 kwartału bieżącego roku. Koszt inwestycji to kwota około 2 250 000 zł brutto.